zawsze do wód, jak kupujesz wodę, masz ją w kubeczku, wsadzasz i podgrzewasz, a podobno niektórzy z rozpędu biorą kubeczek, nalewają, tak, a to jest niedatne do picia. Więc uważaj, Roman. Uważaj, uważaj, Roman. To są te, tu masz cały zuber. To jest ta, którą musisz się koniecznie napić. Kręciaka to zwykła kręciaka, ona jest po prostu, no, nie? No, wiemy, a te są lecznicze. Paniuchy jesteś, a? Zdrowy obraz życia. Полезно. Это не завтрак. Za hardkorowe to było. Właśnie, żeby nie mówić, że u nas to samo, u nas nie to samo, ale jednak babcia na mnie zrobiłem zdjęcie. Nawet nie robiłem zdjęcia, tylko spróbowałem robić zdjęcie magnesom i ona na mnie powiedziała, żebym nie robił zdjęcia. To było takie Naddniestrze, takie przypomniało mi trochę Naddniestrze. Prosvetlenie w głowie od wodziczki. Seriozne? Aga. Prosnulaś? Tak, prawie wzbodriłaś. Chodźcie od zapachy. Спасибо. Надо все в меру. Всего в меру, да. Лекарство, а, от, лекарство. От яда отличается дозировкой, да? Jesteśmy gdzieś w Nowym Sączu, spałem trochę, ale dlatego, że było gorąco, więc i miałem dużo wrażeń, ale jesteśmy teraz tutaj, mamy dużo aut i idziemy kupić sobie piwo, jakieś takie piwo, które tylko można się napić. Tak, w ciągu 7 dni spożyć trzeba, należy. I już widzę, że ktoś oczekuje na piwo, więc z tyłu. No i oczywiście kupiłem sobie serek, więc sobie będę jeszcze próbował serek. To ja idę do kolejki, jak będzie tu. Dobra, 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 lecimy. Mamy to. A dla ojca? Cytrynówka. Saplika. Saplik. Saplak. Ja думал, to limonad. Grzesiek kupił sobie 11 albo 12 litrów. 12 litrów, więc... Więc sobie czekamy, ludzie tam go nienawidzą. Kupiłem sobie takie żurawina. Kupiłem jeszcze taki ser wędzony i będziemy to próbować. Mój ojciec mówi, że to jest jakaś pornografia, że ser z żurawiną. Bo tak w Polsce oni tak kupują. Tak? Żyć udała się. Dzisiaj w ogóle. Skazka. Nieobyczny ser. Ciekawostka jest taka, że przed chwilą mój ojciec się przekonał, że jednak nie tylko duże miasta mają rynki i takie stare miasta, ale nawet każde małe miasto, prawie każde małe miasto ma taki mały rynek. Ta informacja go bardzo zaskoczyła, ale przypominam to, że nie pochodzimy z takiego miejsca, gdzie nie mamy starych miast, więc to jest coś nowego dla nas, cały koncept takiego miasta. Ja nie wiem, ja teraz ubeżdżam w tym, że Polska, cała Polska to muzej. Музей, в котором живут люди. Ну, для меня это, я же говорю, это шок, шок. Всегда бывает вот так, площадь, и на площади... Ратуш. Это костёл? Да. Не, ратуш это ратуш. А моя мама уж не избыт трезва, więc... Первая жабка, которая белая, она всегда зеленая. Смотри. Jesteśmy w Nowym Sączu, w starym mieście, na rynku i moja mama zobaczyła, że ktoś pije czerwone piwo i pyta, co to jest. I nie powiedziałem, co to jest, ale zamówiłem. Niech sobie spróbuję piwo z sokiem. U nas tak się nie robi, więc tu będzie ciekawe. Smarodina, czy to, co my jeli, вот это. Piwo. Koktajl. To piwo dla bawienia syropa. Сироп добавляют, да, в пиво? Ну, сироп натуральный какой-то. То есть можно в обычное пиво бахнуть сиропа. Да. Я серьезно, они сначала на дно кидают сироп, это то же самое. Ciekawe jest to, że w Nowym Sączu zauważyłem, że na rynku, w starym mieście, tutaj jeżdżą busy, w ogóle busy, samochody i tak dalej. I dla mnie to jest coś nowego. Mama ma sałatkę, a ojciec ma gulasz po węgiersku po raz pierwszy próbuje. Jak piwo z sokiem. Очень вкусно. Вкусно, однако. Вообще неожиданно, но вкусно. Я жду на котлету по-киевски, только она здесь называется Девол, ай. Домашняя такая еда. Домашняя еда — это картошка фри. Картошка фри, домашняя еда. Каждый день какое-то открытие. Да. Один на другой не похоже. Нас никто ведь не предупреждал. Поехали, и все. Ciekawostkę kulturową, które znalazłem wśród Polaków, bo teraz już spotykam bardzo dużo Polaków i chciałbym o nich opowiedzieć, to, że Polacy często przekraczają taką granicę prywatności i często słyszę
to samo po polsku. Nie wiem, czy to wam babci tak mówili, czy tam dziadki tak mówili, ale Polacy mówią, często mogą siedzieć sami ze smutną miną, a później tak popatrzeć na mnie i tak, co taka mina smutna, uśmiechnij się. Dobra, ja pomyślałem, że to jedna osoba tak robi cały czas, potem druga osoba tak zrobiła, potem trzecia osoba tak zrobiła i czwarta, piąta, szósta i gdziekolwiek nie przychodzę, Polacy mówią, uśmiechnij się, co taka mina smutna, uśmiechnij się, co to w ogóle jest? No to jest taka kulturowa różnica, można powiedzieć, bo ja, no nie wiem, czy bym ja kiedykolwiek się odważył komukolwiek powiedzieć, co taka mina smutna, uśmiechnij się. Mój ojciec uważa nadal, że Polska to jest raj toaletowy, więc... Ja chodzili i go fotografowali na pamięć. И чтобы показывать друзьям, потому что не поверят. Будем рассказывать, что они скажут, увидели? Это вы не любите Россию, поэтому вы обманываете. А что там? Детский столик, это как бы у всех есть откидывающий, там был такой пеленальный крем. Я открыла все эти, посмотрела. Крем достаешь, можешь взять какой хочешь детский. Потом тампоны, отдельный ящик. Прокладки, отдельный ящик. Влажные гигиенические салфетки, отдельный ящик. Там мой отчинок будет называться «Польска то рай туалетовый». В каждом туалете не только туалетная бумага, но еще и бумага для рук после того, как помыл. Я скажу, у нас тоже сделали на центральном базаре хороший туалет, но сидит бабушка на входе, и платить не надо, бесплатно, но сидит бабушка на входе, и перед ней стоит рулон туалетной бумаги. Она кусочки дает. И она тебе выдает эти кусочки. Подходишь помыться, поставил руки, вода потекла. Подставил руки под мыльницу, мыло тебе капнуло. Ну, я всегда говорю, слушай, ну как же так? Ну ведь мы же тоже славяне. Ну почему у нас все вот так? А у них вот, пожалуйста. Это издевательство. Над русским человеком. Вот это и есть русофобия. Вот это и есть их русофобия. В этом она сказывается. Wróciliśmy do domu. Bardzo nam się spodobał dzisiejszy dzień. Piwo jest najlepsze. Naturalne. A co больше всего понравилось сегодняшнего дня? Все. Zbieramy się z bursy akademickiej i wyjeżdżamy z Krakowa. W Krakowie było fajnie? Chyba było fajnie. Wyjeżdżamy dzisiaj do Wrocławia i to będzie ostatni punkt naszej wycieczki. No, oprócz tego, że jeszcze wrócimy do Warszawy. Wczoraj zrobiliśmy w sumie 270 kilometrów. Mi się wydaje, że mój ojciec tak w życiu nie zrobił tyle kilometrów. A dobra, no był jeszcze na Syberii, więc sobie zrobił trochę kilometrów, ale tak w ciągu jednego dnia, to już ostatnio bardzo dawno temu nie robił tyle kilometrów. Aż nie wierzę. И, кстати, так не ощущается вот такой. Почему? Потому что дороги идеальные. Идеальные а дороги. А в Германии знаешь какие? Раз по Одессе хватает. Мозги так растрясешь, что... Właśnie mamy taką sytuację. Chciałem pokazać moim rodzicom, że wszystko działa, wszystko jest super, że w Polsce wszystko jest jakby na godzinę, przyjeżdża na czasie, ale się okazało tak, że mamy dzisiaj opóźnienie do Wrocławia 109 minut. Chodzimy tutaj już po cały centrum handlowy, już zobaczyliśmy. Zostało nam tylko siedzieć, bo co, no 13 i nie wiemy w ogóle co robić dalej. Fajnie trafiłem. Widzimy kiedyś górę. No, przynajmniej zobaczymy jeszcze Wrocław i zostajemy tam 3 noce. Zobaczcie, jaki on jest ogromny. Czekajcie, to nawet nie jest największy, który mogę znaleźć. Przed chwilą był jeszcze większy, ale teraz już da się zrozumieć, dlaczego ten pociąg został opóźniony. Zobaczcie, co to jest. Przed chwilą miałem większy, przed chwilą miałem taki, już nie ma niestety, żeby wam pokazać. Ale teraz można zrozumieć, dlaczego ten pociąg został opóźniony na 100 minut. Chyba pogoda. Pierwszy raz w życiu. Spoko dla mnie odkrycie za tę niedzielę. U nas nawet grad mielczy. Mimo wszystko mi się wydaje, że dobrze się bawimy. Dzięki patronom za to. Tego bo nie wystarczyło, że pociąg się spóźnia, to teraz nam zmienili peron i idziemy teraz na peron drugi, więc zmieniamy peron. Nie wiem ile tam będziemy jeszcze czekali na peron, na ten pociąg. No. Вокзал. Он такой не похожий. А где мол? Ага.
так далеко на запад я еще. О, никак... красиво, смотри, мне уже жарко. Да, надо раздеваться. Так далеко на запад мы еще никогда не проникали. Буду искать гномов. А ты говоришь, я не умею фотографировать. Вон, мне сказал. Полька, супер. Первая работа для поляка. Для поляка. Первая работа для поляка. Моя мама зробила właśnie zdjęcie dla Polaka, więc za darmo. Wczoraj przyjechaliśmy dość późno, dlatego że się spóźniliśmy i nie nagrywałem tutaj we Wrocławiu, ale już niestety oni zobaczyli Stare Miasto i nie nagrałem reakcji, ale dzisiaj opowiedzą wam, jak im się spodobało wczoraj. Все бы хорошо, но не хватает вот здесь вот таблички «По газонам не ходить». Не по нашему это, не по нашему. Jedziemy żreć. Uciekamy coś zjeść. Mój ojciec jest bardzo zmęczony tym jedzeniem, którym ja preferuję, bo ja preferuję jakieś... Ja preferuję zazwyczaj jakieś, nie wiem, jakieś szybkie jedzenie, ale mój ojciec chce kaszę grzeczaną i mleko. Albo nie, nawet mleko nie pije. Właśnie, to jest cały czas problem z jedzeniem, więc postaram się znaleźć coś takiego. Mam nadzieję, że da się dzisiaj. Nie wierzcie mu. Не я не люблю лактозу и глютен. Меня не любят лактоза и глютен. А уже полюбил, сколько ты всего съел. Так себе вымыслил. Перенимаем замашки Европы. О. Ну а как? Скажи правильно. Працовать. 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 Буду есть. Поздравляю, это первый раз, когда мы едим, и никто не говорит, что что-то чего-то не ест. Слушай, Польша на картошке что, специализируется? Это здесь считается как бы... Польский ziemniak. Мы еще будем пробовать польскую водку на картошке. А, właśnie так, мои родители не видели, что в Польше дуже водки есть зроблены на ziemniakach, bo у нас не ма. Albo есть, але не есть популярно. Сейчас спою. Ой, вкусно очень. Ой. Ой, тоже люди живут, или там какие-то учреждения? Как мы, да? Ну, Рома вот приглашал уже давно, приезжайте, приезжайте. Как бы Польшу посмотрите, Европу посмотрите. Но, честно говоря, как-то вот это меня не так уже и привлекало. Хотелось просто уже реально с ним повидаться. Но теперь мы так тебе благодарны, Рома. Потому что, по сути, теперь осознаешь, просто сидели в болоте, и думали, что так и должно быть. Может быть, догадывались, что так не должно быть, но уже смирились, что так оно и будет. А теперь видим, боже, есть другой мир. Он рядом, он доступен. А мы этим просто никогда не пользовались сознательно причем. Поэтому ты просто перевернул. Никогда не поздно. Никогда не поздно перевернуть свое мировоззрение. Ты это сделал. Спасибо. Петр первый открыл окно в Европу, да. А Рома дверь в Европу. Нам. Да, да. Bez żartów wam mówię, moja mama bardzo, mama uwielbia centrum handlowe. W sumie da się zrozumieć, bo jednak, no, rozumiecie naszą sytuację, więc... A to jest też fajne, ale centrum handlowe przede wszystkim. Dzisiaj moi rodzice po raz pierwszy zostali w hostelu. Tak po prostu zdecydowaliśmy spróbować, co to jest hostel w ogóle. No i ja myślałem, że będzie taki klimat, bo to jest Wrocław, myślałem, że będzie taki klimat, że będzie dużo ludzi, dużo obcokrajowców, że tam się wbijam, zaczynam ze wszystkimi tam gadać na kuchni albo na tym wspólnej przestrzeni. Wchodzimy do hostelu, wyobraźcie sobie co? Wszyscy rosyjskojęzyczni, wszyscy po prostu do jednego. O, da, ja zeszłam na kuchnię i zrazu poniął, że ja wśród swoich takiego surowego planu lica.
пытаешься улыбнуться. Это как воспринимают некоторые как личное оскорбление, но обычная наша, привычная нам история. Я потом убедился, что да, все говорят на известном языке. Как мы поняли, что все это люди это приехали сюда не познакомиться с достопримечательностями, они просто здесь работают. То есть люди озабочены, опять же, выживанием. Как распознать русскоязычную особу в хостелу? Uśmiechasz się do niej, mówisz hej, on patrzy na ciebie, co ty zrobiłeś właśnie przed chwilą. Kolejna rzecz, po której mogę rozpoznać cały czas ludzi ze wschodu w hostelach, oni szepczą cały czas. To jest tak, to jest dziewiąta nad ranem i słyszysz tak z boku. No nie, miałem porównanie ludzi z zachodu, tak już bardziej po angielsku, którzy gadają, to no dobra, może nie Europejczycy, ale tam na przykład Amerykanie, to oni od rana zaczynają, hey man, I really. Polak wchodzi i tak, hej, no to jest ciekawe, bardzo ciekawe. Ja skoro siebie pamiętam, z dziecka w любое учреждение заходишь, no tam столовая или там детский лагерь, везде обязательно будет надпись «Соблюдайте тишину». Я еще застал плакаты «Помни, враг подслушивает». Мы же дети тех времен. Соблюдение тайны, какой-то тайны, которую мы и не знали, ставилось во главу угла. Это чуть, то чуть сразу. Я видел издалека, но я видел так, кто-то... Да. Наши, hey, мувишь, hey, они зазвучат патчем попросту на дул и тыле. Конечно, чтобы ты не выведал эту военную тайну. Тайну. Каждый ма якусь таємницу. Каждый из наших ма таємницу якусь. Которую, повторю, никто не знал. Тем не менее, это втемяшили нам в ДНК. Мы вырастали, заводили свои семьи и неосознанно продолжали эту линию. Ну, для нас было естественно всегда в общественном месте соблюдать тишину. Это вошло в культуру. Chcący, nie chcący, ale jedziemy do centrum handlowego, dlatego że o, ten człowiek. Koniec wyprawy. Wyjeżdżamy teraz z Wrocławia, wracamy teraz do Warszawy. Pewnie coś jeszcze w Warszawie zobaczymy, chyba tak. Kto był ostatni? No my nie możemy być niepolitkorrektnymi. A, to jest nie mówić pro nich. Koniecznie. Wczoraj mnie tutaj nie było, bo zostałem u swojego kolegi, którego w sumie tu spotkałem. Jakoś to wiecie. Wiecie, jak to z tym YouTube'em. Moi rodzice opowiadali o tym, że przyszło tutaj dwóch Romów i się zachowali bardzo głośno i w ogóle gadali ze sobą północy i nikt nic nie mógł im nic zrobić. Koniec wyprawy. Już prawie miesiąc jestem gdzieś. Jakieś wyprawie, no. Już się stęskniłem po czasu, kiedy montowałem filmiki. Już chyba zapomniałem, jak się montuje filmiki. Przepraszam za taką przerwę na YouTubie. W sumie tak pomyślałem, że moi rodzice przeżyli po prostu taki najlepszy experience Polski, dlatego że byli wszędzie. Oni byli w pociągu, w busie, podczas tylko pierwszej wyprawy. Ja pamiętam, że po raz pierwszy jak przyjechałem, to tak nic nie zobaczyłem prawie. No, zobaczyłem tylko Warszawę. Legionowo i tyle. Transporty publiczne, hostel, bursa jakaś studencka w Krakowie. Wszystko zobaczyli. Małe miasta, góry. Jezu. Dzierży fasolę. No ja już o tym mówił. Wrodzie by Polsza. Но я никогда не был в Германии, но по телевизору видел архитектуру. Здесь какая-то немецкая Польша. Очень запоминающийся, незабываемый город. Очень культурные люди, приветливые. Туристов, наверное, здесь все-таки меньше, чем... И хорошая музыка в кафе. Ой, музыка в кафе — это вообще... Это, ну, по-моему, это везде. Очень такой благородный, прям таки аристократический наборчик. Очень приятно здесь находиться, чувствуешь себя, ну просто вот там, где ты должен быть. У нас музыка в кафе? Да, пожалуй, здесь она и не знакома. Ну, колхоз. Колхоз. Она и не ощущается такая, да? Скорость. С такой скоростью летишь. Почему дорога классная? Пути.